Witam wszystkich Dekowiczów. W dzisiejszym odcinku jeszcze raz Deki Loader. Teraz stało się to jeszcze prostsze niż zazwyczaj dotychczas. Dla tych, co nie pamiętają albo nie znają, Deki Loader to jest to fajny plugin do naszego gaming mode, który pozwala nam na instalowanie różnych dodatków czy też pluginów. Jak to w ogóle ruszyć Steam? Ustawienia. Przede wszystkim musicie zmienić dwie rzeczy. System. Wchodzicie, włączacie tryb deweloperski. A drugą rzeczą, którą musicie zrobić, wchodzicie w dewelopera i włączacie coś takiego, co się nazywa zdalne debugowanie CEF. Następnie przechodzimy do pulpitu. Ten odcinek będzie króciutki, także nie będziemy tu się za bardzo rozwijać, bo temat już był poruszany jakiś czas temu, parę razy. Teraz wchodzimy sobie w przeglądarkę. W przeglądarce wpisujemy nawet w Google Deki Loader. Na pierwszej stronie będziecie mieli adres GitHuba. Ja go zresztą podlinkuję pod filmem, żebyście nie szukali. Chociaż wystarczy wpisać Deki Loader i to jest jako pierwsza pozycja. Wchodzicie sobie w tego GitHuba. I tutaj macie teraz duży przycisk Download. Robimy sobie Download. Wejdźmy sobie w Explorera. W nasze pliki ściągnięte. I tu powinniśmy mieć Deki Installer Desktop. Klikamy dwa razy. To zainstaluje nam Deki. Robimy Continue. Wpisujemy hasło administracyjne. Jeżeli nie macie hasła, to was poprosi o utworzenie takiego hasła. Musicie je dobrze zapamiętać. I teraz tutaj macie trzy opcje. Albo wersję oficjalną, albo taką pre-release ala beta, albo odinstalowanie całego Deki Loadera. My zainstalujemy sobie wersję release, czyli tą standardową, stabilną. Musimy chwilkę poczekać, aż się ściągnie. Zobaczcie, install finisher, installer can now be closed. Teraz możemy sobie wszystko zamknąć. I możemy przejść z powrotem do naszego gaming mode. Chwilkę to potrwa. Musi się system zrestartować. Ja w tym czasie pozwolę sobie na łyczek kawy, bo jest wcześnie rano. Poproszki, poproszki, poproszki. Wszędzie poproszki, wiecie co? Tyle czyszczenia tego sprzętu i ciągle się zbiera jakiś kurz. Dobra, sobie teraz tu wpiszę jeszcze hasło. Bo to jest kontrola rodzicielska, bo Dawid też ma, wiecie, Steam Decka i muszę go trochę nadzorować, bo jeszcze jest młody. No i dobra, i teraz jak wejdziecie sobie w trzy kropeczki, powinna nam się pojawić nowa zakładka z wtyczką. Ja tu już mam troszeczkę tych wtyczek poinstalowane, tak jak widzicie. Już chyba nie będziemy do końca, no może na szybkiego powiemy. W każdym razie, żeby te wtyczki doinstalować, wchodzicie sobie w ikonkę sklepiku. I tutaj macie wszystko opisane, plus jak to zainstalować. Ja sobie zainstaluję jeszcze jedną wtyczkę może, która się nazywa... Szukajmy. Emu to nie, to nie. Flatpak Updater. Żebyście nie wchodzili do cały czas do desktopu i aktualizowali swoich rzeczy, jakichś programów i tak dalej, i tak dalej. To wystarczy sobie to doinstalować i robić to automatycznie z gaming mode. I teraz tak jak widzicie, mamy coś tu nam się dzieje z wtyczkami. Pewnie jakieś aktualizacje są. Zobaczmy. O, widzicie? Mamy jakąś pre-release. Możemy sobie zainstalować od razu.
wszystkie aktualizacje, które macie, pojawiają wam się takie kropeczki żółte czy tam pomarańczowe. I to znaczy, że dana wtyczka albo całkowicie deki ma nową wersję. Wystarczy wejść, wtedy ją doinstalować sobie. Często, gęsto to się potem restartuje nasze urządzenie, niestety. W każdym razie nie ma większego problemu. W tej chwili jest to jeszcze prostsze instalowanie deki loadera. Vibrant Deck ma chyba aktualizację jakąś, tak? Czy to jakieś nowe opcje dostało? Tutaj wchodzicie w pluginy, zobaczcie. Tutaj macie w general, macie opcję update'owania całego deki ladera, natomiast jeżeli poszczególne pluginy wam się wyświetlają, tak jak u mnie tutaj, że Vibrant Deck i CSS Ladder ma jakieś aktualizacje, to wchodzicie w trybik, w pluginy i tu wam się to pokazuje. I możecie sobie każdą po kolei, mam nadzieję, że może kiedyś to będzie jakiś automat zrobiony, że wszystkie będzie można automatycznie, bez waszej już pomocy, aktualizować. Także wszystko mamy zaktualizowane, jest to bardzo proste. ProtonDB, czyli te plakietki Proton databazy, które wam pokazują daną gierkę. Nie wiem, czy to teraz zadziała przed restartem. Działa. I widzicie, i tutaj macie na przykład Blackguardsów i pojawia się taka plakietka. Jak sobie klikniecie w tą plakietkę, to was przenosi do protondb.com i tu wam pokazuje, czy ta gierka chodzi, czy nie chodzi, jakie są opinie ludzi na ten temat. I tak jak widzicie, tutaj ktoś napisał, że Blackguards chodzą doskonale na Steam Decku. Także można instalować bez problemu i sobie pograć. Steam Grid DB, to tam już o tym mówiłem, to są, tak jak widzicie, te możliwości zmiany ikonek. Na przykład wejdziemy sobie w Commandosa, wejdziemy w trybik, zmieniamy grafikę. To jest taka starsza gierka, o tutaj widzicie, macie na bohaterze, zmieniacie ten duży baner, na przykład założymy sobie taki, a na miniaturce, no nie filtruje nam teraz, statyczne, dobra, zrobimy tak, teraz powinno być lepiej. I tutaj macie te banerki, które są z teamgriddatabase.com, możemy sobie zmienić na przykład na jakiś inny. I teraz te ikonki pojawiają nam się, tak jak widzicie, została zmieniona, to samo tutaj. Teraz zróbmy jeszcze taki przykład z kultistem. Zmieniamy grafikę. Bohater, przypomnę, jest to ten duży baner. Musi sobie tam odświeżyć chwilę, czasami to trwa dłużej, czasami krócej. Ale generalnie działa. Weźmy sobie taką ikonkę na, jako ten mały kafelek, no tu mamy tylko jedną, także tylko taką możemy wybrać. I widzicie, i się zmieniła, także to jest Steam Grid Database. HLTB, how long to beat the game, to jest taki skrócik, który wam pokazuje, ile w daną grę można pograć. Zobaczcie, tutaj main story pokazuje się, wyświetla 13 godzin, z dodatkami 22, a dla hardkorów 22,7 godziny cała gierka zajmuje średnio. Czyli to jest ten plugin, ten przed chwilą żeśmy instalowali. Animation Changer to jest logo startowe, które możecie sobie zmieniać. Na przykład sobie zmienimy teraz na jakieś tam inne, które mamy zainstalowane na deku. Przykład na cyberpunkowe i tu od razu macie podglądy tego, jak to wygląda. Jest tego dużo. Można sobie w Brawsa wejść, tutaj widzicie, jest 1014 animacji, już natworzyli tego mnóstwo na deka. Pauzowanie gier, nie będę tłumaczył, wiadomo, o co chodzi. Custom Schemes Loader to jest, to są tematy, które możecie wyposażyć swojego deka.
Ja nawet nie wiem, czy ja tu mam, tylko mam ten Clean View i Color Toggles, to są te takie zmieniające się kolory RGB na suwaczkach. Ale to tak samo można sobie tutaj wejść i sobie wyszukać wszystko po nazwach i tak dalej, i to sobie zmienić. I zostaje nam, tu mamy gradient RGB teraz włożony. I jeszcze mamy Vibrant Deka. Vibrant Deck to jest nakładka, która zmienia nam saturację, plus osobno każdy z kanałów możemy sobie pokręcić i tych profili używać w gierkach. Także super sprawa. Tak jak widzicie, tutaj kafelki animowane można mieć, też już o tym było. I na dzisiaj tyle. Bardzo szybki i prosty sposób teraz na zainstalowanie deki Loadera. Znacznie to uprościli. Już nie trzeba wchodzić w konsolę, bo konsola jest wyciągana automatycznie w trybie desktopu. Tylko trzeba pamiętać o haśle, jeżeli ktoś nie ma administracyjnym. Jak już to je stworzyć w tamtym miejscu i zapamiętać przede wszystkim, bo jest to bardzo potrzebne. Jeszcze raz, na początek wchodzicie w gaming mode. Wchodzicie w ustawienia, system, odhaczacie tryb deweloperski. Potem schodzicie na sam dół do dewelopera. Tutaj włączacie debugowanie CEF. Potem wychodzicie do pulpitu, szukacie strony deki Loadera w GitHubie i tam wciskacie guzik download. I reszta robi się magicznie sama. Oczywiście wchodzicie w download, instalujecie. I potem już to macie w gaming mode. Także ode mnie na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że teraz jest to dużo prostsze dla Was. Fajnie, że robią takie usprawnienia. Bardzo się cieszę i do następnego odcinka.